Drogi Robercie, ostatnimi czasy sporo myślałem o naszej walce na arenie 10 i przyszła mi do głowy pewna myśl. Zobacz, ty nie masz nic do stracenia, ja mam do stracenia wszystko. Mój pas mistrzowski, mój tytuł mistrza KPW, moją pasę zwycięską, moją reputację. Ty nie masz do stracenia nic, więc może tak podniesiemy trochę stawkę. Co powiesz na taką stypulację? Jeżeli Robert Starr wygra, zostaje mistrzem KPW, zgarnia pas. Jeżeli Robert Starr przegra, dołącza do kawalerii i zostaje moim sługusem. Wiem, że jesteś człowiekiem honorowym, wspaniałym zawodnikiem i tak dalej, więc liczę, że nie stchórzysz i przyjmiesz moje wyzwanie.